Co tam, jaki słychać, Lociak z tej strony, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w 6. odcinku serii Miłość na 4 łapkach. Tak, Simka sobie wstała, Bolt również tutaj już delikatnie rozrabia i zupełnie nie pamiętam, jakie miałam plany na ten odcinek. Zupełnie nie pamiętam. Coś kojarzę, że miałam coś przemeblowywać, coś poprawiać chyba, coś tam w tamtym naszym pięknym weterynarium, coś takiego kojarzę, wszakże w 100% pewno nie jestem, dlatego może po prostu pójdziemy na kolejny piękny, wspaniały dzień. Ewentualnie właśnie jak tam Volt? O! A Volt, proszę bardzo, sam się już uczy tutaj, jaki grzeczny jestem. Właśnie, czy Voltuś ma jedzenie? Nie ma jedzenia, ma pustą michę. Może udałoby nam się zainwestować w tę lepszą michę, bo... Ta jest słaba, w sensie tam trzeba codziennie uzupełniać, a nie chciałabym pewnego pięknego dnia po prostu zapomnieć ją uzupełnić i mieć problem. Dlatego programuj i jedz. O właśnie, 240 jak najbardziej, może jakiś taki mniej kobiecy kolor. Jak najbliżej ściany mogłabym poprosić. O, kordera, niech będzie. Teoretycznie z tego, co kojarzę, powinnam móc zmienić kolor wszystkiego, czyli i dozownika, i miseczki. O, no super, taka może być. Zaraz tutaj napełnimy miseczkę. Napełnij miskę i tutaj napełnij dozownik. Więc będziemy mieli troszeczkę spokoju przez najbliższy i co godzinę możemy dorzucać do miski. Niech ma cały czas jedzenie napełnione. Tak. A Voltuś, gdzie jest ten Voltuś w ogóle? Poszedł sobie, nie wiem, może lepiej nie wychodź na dwór, bo jest lodowato. No ale Husky lubi zimno. Zresztą ciekawa jestem, czy te zwierzęta naprawdę reagują tak, jak powinny. Noga ćwicz, sztuczki, turlesie. Aha. Czyli zostało mi tylko turlesie i noga? Nauczenia Volta, naprawdę? To by było naprawdę wszystko? Kurde. Jest 9, powinna iść do pracy. To co? Na razie zostawiamy Volta i odwiedzimy nasz piękny ogród weterynaryjny. Zobaczymy, z jakimi problemami dzisiaj będziemy musieli się borykać w naszym zwierzakowym świecie. Tak, przepraszam, gardło mi siada. Autentycznie gardło mi siada, także mogę mieć delikatne czasami problemy z tym, żeby mówić na przykład oglądaj rybki. No, niech przyjdą wszyscy pracownicy, zaraz będziemy leczyć kolejne zwierzaczki. A właśnie, bo tutaj jest rybka, a tutaj rybki wcale nie ma, także może kupimy rybkę, złotą rybkę. A tam nie ma rybki, także nie będzie rybki i tyle. Dobrze. Jest pracownik. To jest... Supraja. Czy jakoś tak? Czy jakoś tak? Usiądź sobie. Poczekamy. Jest pierwszy nasz biedaczek. Z kim przyszłaś, moja droga? Z kim przyszłaś? Co się dzieje z twoim zwierzaczkiem? Powitam cię ja. Jako pierwsza posiadająca, oczywiście, że zajmiemy się zwierzaczkiem. Aha. Serio? Awansując lub zachęcając do pracy w inny sposób. Supraja, tak? Gdzie ta Supraja jest? Tutaj. Co ty robisz? Odśnieżasz? Nie, to jest Ewan. No dobra, no jak Ewa odśnieża, no to spoko, ale gdzie jest Supraja? No dobra, jak ją spotkam, znajdę. Tam jest. Będziemy się zajmować nią. O, Jezus. Komuś coś chyba na górze padło. No. Rozpocznij badanie tego kociaka. No i już zajmujemy się kociaczkiem. Co się kotek dzieje? Co się biedny dzieje? Okej, obejrzałabym przede wszystkim pyszczek i sierść.
Przede wszystkim, jeżeli nie wiecie, co kotu dolega i nie widać tego lub innemu zwierzęciu, przebadajcie pyszczek i sierść. I zaraz będzie na tyle zdenerwowany, że trzeba będzie go uspokajać. Złagodzić stres kociaka. Jedny malutki kocieczek. Już jest dobrze. Oczy, uszy. Jak infekcja ucha, to jeszcze uszy byśmy zbadali. No i dajemy tutaj piękne badanie, nie badanie, leczenie. Zastrzyk. A ciebie? Niestety muszę awansować. No ale trudno, zdarza się czasami. Zdarza się. Okej, okay. Gdzie są moje pozostałe weterynarki? Dobrze. Ty, Moira. Niestety, biorąc pod uwagę wszystko, muszę zrobić tak, żeby leczyła pacjentów również, żeby sprzątała i leczyła pacjentów. Gdyż, iż ponieważ troszeczkę nam tutaj się robi delikatny problem z tym, że mamy brudno i wszystko, także... A też w sumie nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A jeżeli bym tutaj spróbowała zamówić sprzątaczkę? No nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, ale mogę spróbować. Kurde. Najgorsze jest właśnie to... A może jednak... Nie powinna leczyć? Nie, dobra, niech zostanie tak jak jest, ale za to awansujemy ją na drugi poziom. Niech ma... Niech dziewka ma. Jak wyleczy zwierzaka, to dostaniesz awans. No, halo. Nie idź. Tutaj. Chodź, 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 chodź. Usiądź, poobserwujemy. Ten jest niecierpliwony. No dobra. A. To już ktoś się nim zajmuje. Okej. Okay. Wyleczysz tego kota? Opłać szkolenie. Krótkie szkolenie. A gdzie jest Ewa? A tu jest Ewa. Dobrze. Nie no, niczego nie mogę zrobić przez to, że są ludzie. Świetnie. A co ty robisz? Serio, odśnieżasz. Dzięki, ziomek. Za odśnieżenie mogę ci wyleczyć zwierzaka. Chodź, chodź, chodź. Mamy 1500 punktów, zaraz zobaczymy, na co to mogę przeznaczyć. Ojejku, jaki biedny kociaczek. Jaki słodki, mały, biedny kociaczek. I już wszystko sprawdzamy. Temperaturkę zmierzymy. I na tym będzie koniec, bo trzeba będzie go uspokoić. No, kociaczku. Siśko, dobrze. Siśko, dobrze. Nie denerwujemy się. Nie ma czym się zdenerwować. Spadamy pyszczek, oczka i sierść. Albo sierści już nie musimy. Ze względu na to, że mamy już diagnozę, także podajemy zastrzyk i kotek już jest gotowy. I mamy 8 poziom weterynarza. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Kto jest najlepszym? A co możemy poprawić? Spróbuj, żeby zmniejszyć poziom. No kurde, no przecież to robię. Aha. Czas oczekiwania jest spoko. Możliwości rozwoju. No dobrze. Dobrze, będziemy się starać w takim razie. Powitaj pacjenta. Zaraz zobaczymy, w jaki sposób mogłabym ewentualnie jakoś inaczej podejść do zwierzęcia. No i co? Mogę z nim teraz zrobić jakąś miłą interakcję? Nie. Mogę tylko...
złagodź stresik. Nie jest zestresowany. Badanie. Obejrzyj kartę pacjenta. I zmierzymy temperaturkę, bo już widzę, że to chodzi o nosek. Zbadaj oczka. Okej, no i mamy to. No i co, mam uspokajać? Nie uspokoję, bo nie muszę. Proszę bardzo. Może mogę jeszcze tutaj, jak już jest poza tym, nazwij dobrym zwierzaczkiem. Czy... Najprzyjaźniejsze powitanie? Czy coś w ten deseń? Przyjaźnią się, świetnie. Ujejku. Jaki biedny kociak. Znaczy to chyba pies. Jaki biedny pieseczek. Powitaj pacjenta. Chodźcie, chodźcie. Tak też można robić, że tego zwierzaka, który już jest chory, można od razu zaczepić, przywitać się z nim i wziąć go na stół operacyjny, mimo że się nie wie, kto jest jego właścicielem. Także to też jest spoko rozwiązanie. Nie wiedziałam o tym, teraz się dowiedziałam. A któż to? Elżbieta. No. No i jak tam piesek? Bo to ten piesek. Temperaturka. Dobra, już widzimy, że jest cały zimny i lodowaty i trzeba pyszczek zbadać i oddech. Albo nie trzeba nic zbadać. Leczenie. Podaj zastrzyk od razu. I już piesek nie będzie się stresować. Wszystko będzie z pieskiem dobrze. No. Choroba wyleczona. No pewnie, że. Pewnie, że. Przyjazne powitanie. Nie. O, jest. Widziałam. Widzę. Najprzyjaźniejsze powitanie. A co mam w ogóle jeszcze zrobić? Aha, drugie złe zachowanie. No to z tym może być problem. Moira jest bardzo niezadowolona ze swojej pracy. No kurde, no przecież chciałam ją zaawansować, tylko nie mogłam, bo. No dobra, no a to gdzie Moira jest w takim razie? Tu jesteś, Moira. Chodź, pochwalimy Moirę. Skoro już tak stawia sprawę. O kurde. Ta woda setowa. Masz awansik i opłacimy ci jeszcze przy okazji szkolenia. Jakieś krótkie, ale zawsze szkolenie. O Jezus. Zaczyna się czuć zmęczona. Dobra, nie wpuszczamy więcej gości. I już zabieramy się za resztę tych, którzy tutaj pozostali. Także come on. Pospieszmy się. Tak, chcemy przebadać zwierzaczka. Jak najbardziej chcemy przebadać zwierzaczka. No, niestety nie mogę mieć więcej pracowników chyba. A to jest ból. Tak to moglibyśmy mieć jeszcze jednego, który by leczył i byłby na czwarty stół, a tak... No potrzebuję tą jedną osobę, która będzie sprzątać. Niestety. No jak to nie wiesz? Obejrzyj skórę, sierść. Nie, jesteś zestresowany. Uspokój zwierzaka. Jezu, pierwszy raz takiego zestresowanego zwierzaka mam. Ale nie ma co się stresować. Wszystko będzie dobrze, pisek. Pisiu. Wszystko będzie dobrze. Jezus. Chyba jest okej. Dobra. To obejrzyj skórę. No. Serio. Pyszczek. Pokaż pyszczek, piesku.
Dobra, to już mi więcej powiedziało. Oczka. No i mamy to. Syndrom czego? Pozłoconych jelit. Aha. Okej, okay, spoko. Proszę bardzo, przysmaczek. I piesek wyleczony. Mhm. O, widziałam biednego kociaczka takiego z łapkami. Przywitajmy kociaczka, przywitajmy. Tak, oczywiście. Powitamy cię od razu, weźmiemy na stół gdzieś. Może tutaj byłoby blisko? Nie. No come on. Okej, okay. Nie to nie. O kurczę. Coś czuję, że za długo przyjmowaliśmy ludzi tutaj. A ty co? No, nie odeślę, no nie odeślę. Ty. Przywitajmy tego niecierpliwego. Żeby się nie niecierpliwił. No, możesz go przywitać, moja droga, czy będziesz tak stała i patrzyła się na niego jak na... Dobra, kliknijmy może na tego, żeby rozpocząć badanie. O, coś zaczyna się dziać. Coś. Jedna gwiazdka, świetnie. No! Halo! Aha, spoko, podjmałaś mi psa. Okej. Okay. Czyli to by byli wszyscy w takim razie już w tym schronisku do ogarnięcia. Gdzie są tylko trzy? Tylko trzy. Ho, ho, ho. Zastu klientów, ale mam dużo, dużo punktów. 2000. Godziny szczytu nie. Cierpliwi klienci przede wszystkim. Dodatkowy weterynarz numer 2. Aha. Inspirująca przemowa, świetnie, niech będzie, cokolwiek to jest. A w sumie to też mogę kupić. Zarządzanie. Jeszcze tamtą trzeba awansować, cokolwiek jest. To jest chyba ta. No. Nie idź robić kawy, moja droga. Stój tu, nie idź robić kawy. Nie będziesz robić kawy, kiedy ja ci nie pozwalam na to. Usiądź sobie. Siedź spokojnie. Siedź tutaj. Tak, kurde, wszyscy nagle jesteście niezadowoleni. Ale spoko. Ja, że tak powiem, co zrobię niedługo? Niedługo zamknę weterynarię ze względu na to, że jak tylko osiągnę 10 poziom weterynaryjny, wtedy zamknę weterynarię, bo będę chciała jeszcze sobie rozwijać inne umiejętności pod tym względem. Ale z racji tego, że jest druga w nocy, come on, chodźmy do domu, ogarnijmy jako tako może lepiej simkę. Tak, mamy 2000 niecałe zysku. Ogarnijmy chociaż troszeczkę tę simkę ze względu na to, że poddaliśmy się w dzisiejszym dniu całkowicie weterynarii i odbiło się to na jej zdrowiu i poczuciu wszystkiego. Na szczęście nie ma daleko do domu, bo tuż za rogiem mieszka. Ale jest strasznie głodna i strasznie jej się chce siku i strasznie jej chce się wszystko. Dlatego wow, już wam pokazuję, jak to wygląda dam. Ale chociaż piesek się cieszy, ale ty jesteś brudny. Wolta trzeba umyć. Nie wiem, co on robił, ale trzeba go zdecydowanie umyć. Ale to w jutrzejszym odcinku, w sensie w jutrzejszym simowym dniu odcinku, o właśnie.
A dzisiaj po prostu chcę ją jako tako położyć spać. Boże, biedny Wolt. Jaki brud, jaki brud. Chyba on jest brudny, nie? No nic. A właśnie, a mogę go skarcić za bycie nie. On jest po prostu zbyt grzeczny. Ja nie wyeliminuję tej drugiej złej cechy, bo on jej nie posiada. Zaś mogę zaadoptować innego zwierzęcia, który będzie potrzebować. No i trzeba by było. Poczy wyjątkową więź 5 razy, we mnie 4 złe zachowania, baw się 2 razy. Ja podejrzewam, że nie do końca będę się w to bawić. W każdym razie na dzisiaj będzie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało, mimo tego, że moje gardło ledwo co żyje. Zdarza się. Trzymajcie się, do usłyszenia już niedługo i cześć!